Pani Jagodo, teraz króciutko powiemy jeszcze o stylizacjach dla dziewczyn. Co zostało wybrane? Na początek stylizacja Kasi. Tak, pani Kasia ma bardzo proporcjonalną figurę. Starałyśmy się tutaj zaznaczyć talię, co w przypadku jej sylwetki jest korzystne. Również wygląda ciekawie w rozkoszowanych spódnicach i one są generalnie najbardziej wskazane dla jej typu figury. Także starałyśmy się też wybrać tutaj coś takiego oryginalnego, przyciągającego uwagę i nietypowego. Pięknie to wygląda. Takie teraz, połączenie. Powiedzmy w takim razie coś o stylizacji pani Anety. Widzimy panią Anetę pięknie. Dla pani Anety wybrane zostały spodnie, które na wysokości bioder mają zakładki. Biodra pani Anety są zdecydowanie węższe w stosunku do całości sylwetki, także tego typu spodnie czy spódnice z zakładkami, maszczeniami na wysokości bioder są czyli jak najbardziej w porządku. Czyli w takich spodniach powinna pani Aneta częściej się pojawiać. Tak, dokładnie. No i została nam jeszcze pani Ania. Pani Ania ma bardzo filigranową figurę i korzystnie wygląda właśnie w sukienkach o kroju trapezowym. Tutaj dodatkowo jeszcze jakby zadziałałyśmy kolorem, który współgra z jej urodą i akurat i obecnym makijażem w tej chwili. Dokładnie. Dziewczyny wszystkie wyglądają ślicznie. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.